Zamknięty świat. Chciwość. Książka Anny Krystaszek. Naprawdę polecam ją do przeczytania. Jest świetnie napisana. Są bardzo ciekawe wątki. Rozpoczyna się, jak to w kryminałach bywa, od morderstwa. We wsi Koczęstochowy Monika i Mariusz dokonują włamania do domu jednorodzinnego, gdzie są przekonani, że wszyscy domownicy wyjechali. W środku zostają dwoje nastolatków, dziewczynę i jej autystycznego brata. W trakcie napadu do tego domu wchodzi jeszcze ktoś. Napastnik ubrany na czarno i podżyna gardło włamywaczowi. Dziewczynie udaje się uciec. I podobne tragiczne incydenty, gdzie są napadani i zabijani włamywacze, są odnotowywane w całym kraju. Świadkiem tego morderstwa jest Iwo, autystyczny chłopiec, który bardzo dobrze opisuje morderstwo. Jest prowadzone śledztwo, które prowadzi do zupełnie niespodziewanych rezultatów. Książka jest bardzo ciekawa, warta przeczytania, polecam. Dzisiaj chciałabym Wam polecić książkę pod tytułem Strażniczka Słońca, napisana przez norweską pisarkę Maję Lunde, a cudownych i zapierających dech w piersiach ilustracje wykonała Lisa Aisato. Jest to książka nietypowa, ja zazwyczaj nie czytam takich opowieści, natomiast mogę śmiało powiedzieć, że jest ona przeznaczona zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla dorosłych, gdyż dzieci zauważą ten pozorny świat, natomiast starsi czytelnicy będą już widzieli pewne metafory, analogie i ten świat ukryty. Jeśli chodzi o głównych bohaterów, to uważam, że głównym bohaterem jest słońce, to jaką rolę odgrywa i że faktycznie on warunkuje nasze życie, gdyż mamy cztery pory roku i to, jak my funkcjonujemy, jest zgodne właśnie z rytmem słońca. Mamy tutaj dwa światy. Jeden z nich jest wypełniony ciemnością, szarością. Mieszka w nim właśnie nasza jedna z głównych bohaterek, sierota Lila, wraz ze swoim dziadkiem. Na tym świecie cały czas pada, jest ponuro, szaro, nie ma w ogóle radości. Także w wiosce panuje głód. Dziadek Lili, on odpowiada za zajmowanie się szklarnią. Tam dostarcza całej wiosce owoców, warzyw i wszystko jest powleczone tajemnicą. Skąd on je posiada, jak je pozyskuje, tego dokładnie nie wiemy. W pewnym momencie książki Lila, czyli nasza dzielna bohaterka, odbywa taką podróż, potajemnie skrada się do szklarni i przedostaje się do tego drugiego świata, świata słońca. Tam poznaje chłopca i psa, z którymi zaczyna się dogadywać i poznaje zupełnie inną perspektywę życia, czyli pełne bogactwo kolorów, kwiatów, wszystkiego co najlepsze. No i tak jak sam utwór mówi, czyli jego tytuł, Strażniczka Słońca, to wokół niej jest powita tajemnica, kim ona jest, jakie powiązanie ma względem chłopca i naszej głównej, dzielnej, małej bohaterki. Tego możemy się właśnie stąd dowiedzieć. Oczywiście każdy z nas będzie miał inną interpretację tej książki, dlatego zachęcam do zapoznania się z jej treścią i zagłębienia się w świat, zarówno światła, jak i cienia, oraz do dokonania własnej interpretacji. Ja szczerze i gorąco polecam.